Walne zgromadzenie członków Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone na pięć części odbywało się w tym roku z przerwą weekendową na przestrzeni dwóch tygodni. Niewątpliwie jednym z najważniejszych punktów obrad był wybór nowej rady nadzorczej firmy, bo jak wiadomo dobiegła końca trzyletnia kadencja poprzedniej rady, której przewodniczył Sławomir Sękowski. Ale więcej o tym jeszcze w dalszej części materiału. Na spotkaniach z mieszkańcami prezesi spółdzielni mówili o różnych sprawach dotyczących działalności firmy. Omawiano także wyniki lustracji za lata 2012, 13 i 14 przeprowadzonej przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Przedmiotem lustracji były organizacja spółdzielni, to jest statut wewnętrzny, system normatywny, działalność organów spółdzielni, struktura organizacyjna, stan prawny gruntów będących we władaniu spółdzielni, sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami, działalność społeczno-kulturalna, gospodarka zasobami mieszkaniowymi oraz działalność gospodarcza, gospodarka remontowa i gospodarka finansowa. Szczegółowe ustalenia lustracji zawarte w protokole lustracji łącznie z mniejszym pismem polustracyjnym stanowią integralną całość. Protokół lustracji został podpisany bez zastrzeżeń przez zarząd spółdzielni. W dalszej części zebrań członkowie zapoznali się także ze sprawozdaniem z działalności zarządu za miniony rok oraz sprawozdaniem finansowym firmy i informacją o wynikach jego badania. Wartość majątku trwałego ogółem netto w spółdzielni na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 60 553 335 zł i 2 grosze, w tym budynki i obiekty inżynierii lądowej 56 300 000 948,11 groszy, grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntów 3 474 851 zł i 48 groszy, pozostałe środki trwałe 777 535 zł i 43 groszy. Z kolei Sławomir Sękowski, przewodniczący Rady Nadzorczej WSM minionej kadencji, przedstawił sprawozdanie z jej działalności za miniony rok, a wiceprezes zarządu Marian Ogiela omawiał na zebraniach sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w 2015 roku. Rada Nadzorcza w roku 2015 odbyła 12 posiedzeń protokołowanych. Posiedzenia odbyły się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy. We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli członkowie zarządu WSM. Rada Nadzorcza podjęła 16 uchwał, 13 uchwał wykonano, jedna uchwała do stosowania i dwie uchwały nie wymagają wykonania. Na wniosek zarządu Rada Nadzorcza rozpatrzyła wnioski o wykreślenie ze spółdzielni członków, którzy zbyli prawo do lokalu mieszkalnego oraz członków nieposiadających praw do lokali. Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło 12 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco. 8 uchwał nie wymaga złożenia sprawozdania z ich wykonania. 3 uchwały wykonano i są to uchwały. Uchwała nr 5 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014. Uchwała nr 11 w sprawie przesunięcia z funduszu zasobowego na zasilenie funduszu remontowego środków przeznaczonych na częściowe sfinansowanie kosztów dostawy i montażu wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego. Uchwała nr 12 w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Walne Zgromadzenie odbyło się 21 kwietnia 2016 roku i zgodnie z wyborem wziął w nim udział prezes Robert Kajak. Jedna uchwała do bieżącego stosowania, jest to uchwała nr 10 w sprawie oznaczenia sumy najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć. 5 uchwał nie zostało podjętych. Podczas zebrań członkowie WSM podjęli także kilka ważnych uchwał, w tym m.in. tę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania zarządu i rady z działalności w minionym roku, udzielenia absolutorium członkom zarządu, jak również podziału nadwyżki finansowej za miniony rok. Absolutoria dla każdego z członków zarządu firmy na każdym z zebrań podjęte zostały większością głosów za. A jeśli chodzi o wybór nowej rady nadzorczej, to członkowie spółdzielni głosowali w sumie nad 26 osobami kandydującymi do rady, wybierając z tego grona 15 osób, które utworzą jej nowy skład. Poznamy go pod koniec czerwca i wtedy też na antenie naszej stacji podsumujemy Walne Zgromadzenie Członków WSM.